Słowo Boże w pierwszej księdze Mojżeszowej w czwartym rozdziale uczy nas wyraźnie o dwóch ofiarach. O tym, że pod względem natury Abel nie różnił się ani odrobinę od swojego brata Kaina, również świadczy ten rozdział. W czym tkwiła zatem ta ich jakże skrajna odmienność? Odpowiedź jest tak łatwa, jak prosta jest Ewangelia łaski Bożej. Różnica nie była w nich samych, ale wyłącznie w złożonych przez nich ofiarach. Historia Abla pokazuje nam jedyny grunt, na którym człowiek może zbliżyć się do Boga. Jest on jednocześnie fundamentem jego stanowiska przed Bogiem i relacji z Nim. Uczy nas wyraźnie, że nie możemy przystąpić do Boga na podstawie niczego, co pochodzi ze skażonej natury, lecz podstawy do nawiązania naszej relacji ze świętym Bogiem musimy szukać w osobie i dziele kogoś innego, świętego i nieskażonego. 11 rozdział listu do Hebrajczyków niezwykle klarownie i wyczerpująco rozwija ten temat. Czytamy tam: przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Tutaj widzimy wyraźnie, że nie chodziło o ludzi, ale o ofiary. Nie o składającego ofiarę, lecz o jej zawartość. W tym tkwi olbrzymia różnica pomiędzy Kainem a Ablem. Myślę, że warto się temu przyjrzeć, studiując pierwszą księgę Mojżeszową, zwłaszcza jeśli chodzi o czwarty rozdział.